Klawiatura, którą w tym momencie widzicie w tle, jest moim zdaniem absolutnie najbardziej magicznym sprzętem, jaki miałem okazję testować w 2019 roku. I powiecie, zaraz, jak to? Przecież dopiero co testowałeś Apex O7, co w jego obrębie mogło się zmienić, że wracasz do tematu. No ale to nie jest Apex 7, przed wami Apex Pro. Piekielnie drogi, piekielnie ciekawy i przy okazji moim zdaniem, jeżeli faktycznie chcecie wydać na klawiaturę mechaniczną prawie 1000 zł, to nie ma lepszego wyboru. Dlaczego? O tym przekonacie się za chwilę. Zapraszam do dalszej części dzisiejszego filmu. Jestem w sumie ciekaw, skąd takie zainteresowanie tą klawiaturą wśród Was. Czyżby rzeczywiście był to sprzęt na tyle atrakcyjny? No bo widziałem sporo komentarzy z prośbami o test najdroższego Apexa, a ten kosztuje 979 zł w pełnym wymiarze i poniżej 900 przy formacie TKL. Konstrukcja jest kompatybilna ze wszystkimi platformami od PC przez Maca, aż po Xboxa czy PlayStation 4, aczkolwiek jej głównym wyróżnikiem pozostają Switche OmniPoint. To właśnie za nie dopłacamy i to one zostały wskazane na pudełku w sposób dosyć znaczący. Generalnie natomiast samo opakowanie, tak jak i zawartość powinna być znana Wam również z recenzji Apex O7, sprawy mają się identycznie, klawiatura, magnetyczna podpórka pod nadgarstki, no i drobna papierologia, a sama kolorystyka pudełka, no cóż, jak widzicie, biało-pomarańczowa. Na pierwszy rzut oka również konstrukcyjnie jest ciężko odróżnić Apexa Pro od 7. Są to bliźniacze modele pod względem wykonania czy też stylistyki. W zasadzie każdy, nawet najmniejszy szczegół się zgadza. Te same zrobione niestety w technologii ABS nakładki unoszą się nad aluminiowym korpusem o obłych kształtach. Materiały są absolutnie bez zarzutu, także pod spodem. 5 punktów antypoślizgowych, kanały do poprowadzenia grubszego kabla, no i nóżki zmieniające kąt nachylenia. Sam przewód, no niestety grubym i tutaj uważam, że jest on niezbyt idealnym partnerem do ułożenia na biurku, a kończą go dwie wtyczki. Jedna zasila klawiaturę, a druga odpowiada za port pass-through umieszczony na tylnej krawędzi. Praktyczna rzecz, dodatkowo podświetlana, więc traficie w niego nawet późną nocą, jeżeli macie zgaszone lampki. Sama klawiatura nie oferuje nam również dodatkowych przycisków, a zamiast tego mamy rolkę do zmiany głośności, która działa bardzo dobrze. Oprócz tego jeden klik funkcyjny i poza tym bajer, który przy akompaniamencie nowych przełączników już nie pozostaje odosobnionym wymysłem. Chodzi oczywiście o ten niewielki panel OLED, który znajduje się w prawym górnym rogu klawiatury. I owszem, nie jest to nic niezbędnego, zwykły dodatek, ale z drugiej strony fajnie, że przy tej cenie go otrzymujemy. No i na jego powierzchni wyświetlicie być może te informacje, które w jakiś sposób nie zmieszczą się na waszym monitorze przy okazji zabawy. Statystyki z CS-a, z Doty, Spotify, Tidal, Discord również, dzięki czemu będziecie wiedzieli, kto w tym momencie mówi, na jakim kanale się znajdujecie, jakaś grafika, jakiś GIF, ustawienia ogólne samej klawiatury, a samo spektrum możliwości stale się zwiększa, bo obserwuję, muszę przyznać, update'y związane ze SteelSeries Engine, więc ta funkcjonalność rośnie i rośnie z update'u na update. No a poza tym taki wyświetlacz również fajnie wygląda, więc dwie pieczenie upieczone na jednym ogniu. Wspomniane wcześniej rzeczy zmienicie, podobnie jak cały zakres funkcjonowania klawiatury, w obrębie aplikacji. Jest ona bardzo czysta, działa sprawnie, no i scala wszystkie urządzenia marki, a myślę, że decydując się na klawiaturę SteelSeries za taką cenę, możecie mieć również myszkę, słuchawki, podświetlaną podkładkę, czy cokolwiek innego, więc jest to idealna opcja dla fana Steela, który powinien być usatysfakcjonowany. Aplikacja w ogóle w łatwy sposób wychwytuje zainstalowane gry, pozwala zdefiniować nowe profile, makra, dobrać podświetlenie aktywne do muzyki, dajmy na to. Spektrum możliwości jest ogromne, ale ta jedna z pewnością zainteresuje Was szczególnie mocno, a mianowicie regulacja punktów aktywacji. I teraz możemy przenieść się bezpośrednio do klawiatury, ale z odsłoniętą częścią przycisków. Apex Pro nie jest bowiem całościowo pokryty tymi innowacyjnymi przełącznikami. OmniPointy pojawiały się w sekcji aktualnie podświetlonej i to tutaj odczujemy różnicę podczas kustomizacji urządzenia pod własne oczekiwania. Co natomiast z pozostałymi obszarami? No górna belka, jak i panel numeryczny to już QX-y dwójki, bardzo solidne swoją drogą, ale ich raczej nie będziemy przesadnie napastować podczas rozgrywki, więc wróćmy do naszych OmniPointów. Każdy z tych małych przełączników to dosyć specyficzny kawałek technologii. Jego klik jest odczuwalnie bardziej miękki, plastyczny, chciałbym to w ogóle jakoś ująć w słowa. Jedyne co mi przychodzi na myśl to fakt, że pod każdą z tych nakładek w
wydaje się, że mamy taki mały pęcherzyk powietrza, który powiedzmy wybiera wszelakie tarcia, nierówności, więc praca nawet przy bezpośrednim porównaniu do QX-a 2 jest aksamitna, naprawdę aksamitna. Zasada działania oparta o pola magnetyczne też jest warta oznaczenia, bo to dzięki temu możemy regulować ich zakres w aplikacji niezależnie dla każdego przycisku i uwierzcie mi, ale różnica jest bardzo wyraźna. Przy najmniejszym zakresie aktywacji wystarczy zaledwie musnąć klawisz, podczas gdy przy największym wymagane jest niemalże pełne wciśnięcie wybranego przycisku. Genialne rozwiązanie i przy okazji ma deklarowaną żywotność na poziomie 100 milionów kliknięć, więc obszary właśnie eksploatowane przez graczy powinny z pewnością przetrwać długie, długie miesiące zabawy. Jestem w ogóle absolutnie zakochany w pracy tych przełączników, ona jest idealna. Co do ciszy, natomiast posłuchajcie sami tego, jak brzmią Omnipointy, no i jak brzmią QX-y dwójki. Przejdźmy jeszcze do kilku ważnych aspektów w obrębie tej klawiatury. Poza makrami, które są obecne, mamy również podświetlenie, bardzo ładne, Prism naprawdę mi się podoba. Do tego pełny anti-ghosting, N-key rollover, możliwość blokowania klawiszy, czy też przerzucania się między poszczególnymi profilami bezpośrednio z pozycji naszego urządzenia, bez zaglądania w aplikację. To chyba wszystko, niczego nie pominąłem, tak mi się wydaje, więc ruszajmy w stronę wrażeń z użytkowania. Po pierwsze jest to klawiatura bardzo wygodna, podpórka pod nadgarstki z gumową powłoką jest aksamitna w dotyku, no i radzi sobie z poprawą komfortu. Klawisze pracują bez zarzutu, pisanie na Omnipointach też jest doprawdy bezbłędne, no i takie satysfakcjonujące. Rozgrywka nie inaczej top of the top. Konkretne wartości z automatu sprawiły, że obszar WSAD i najbliższe mu klawisze ustawiłem na najniższy próg aktywacji, dzięki czemu wydaje się, że postać niemalże czyta nam w myślach, jeżeli chodzi o to, jak chcemy się poruszać. Reakcja na najwyższym poziomie, no i ponownie doskonała precyzja oraz gładkość samego kliku. Bruzdy odpowiednie, profil samych nakładek również i szkoda poniekąd, że SteelSeries w tej cenie nie pokusił się jakiś dodatkowy rząd 5-6 przycisków po lewej stronie, aby oddać nam taki dodatkowy panel dedykowany stricte pod gry. Stabilność bardzo w porządku, klawiatura pozostaje na swoim miejscu niezależnie od powierzchni, na której stoi, czy jest to duża podkładka, czy też gładkie biurko, nie ma żadnego kłopotu. Co z kolei mi się zdecydowanie nie podoba? No, moi drodzy, jest to droga klawiatura, a do tego dostajemy tanie nakładki. To chyba wszystko wyjaśnia. Niestety ich faktura jest, że tak powiem, minimalna, poza tym obawiam się o ich trwałość właśnie na przestrzeni kilkunastu miesięcy użytkowania. W tej kwocie można było zdecydowanie wybrać opcję PBT, no i wówczas mówilibyśmy o klawiaturze w zasadzie kompletnej. Przechodząc do podsumowania, przede wszystkim, słuchajcie, tego potworka będę pamiętał jeszcze długie miesiące po testach, naprawdę fantastyczna klawiatura, no ale zapytacie, czy warto jest dopłacać do niej te 150-170 zł w momencie, gdy taniej można kupić Apexa 7. I tak, i nie. Oczywiście kupując 7, dostajecie podstawową funkcjonalność oraz solidność, którą również oferuje Apex Pro, a główną różnicą przemawiającą za wyborem tej klawiatury są przełączniki, czyli Omnipointy, które pozwalają Wam dopasować ich punkt aktywacji do Waszych preferencji. Natomiast trzeba też pamiętać, że jest to funkcja, z której będziecie korzystali, ja wiem, raz, dwa razy w miesiącu przy okazji rotacji między grami, wówczas rzeczywiście prawdopodobnie ponownie wrócicie do aplikacji, ażeby klawiaturę na świeżo skonfigurować właśnie pod być może jakiś nowy wychodzący tytuł. No ale z drugiej strony, jeżeli miałbym w tym momencie stanąć przed możliwością zakupu albo Apexa 7, albo Apexa Pro, to wybrałbym Pro. Natomiast być może nie ze względu właśnie na to dopasowanie samych przełączników, a jednak ich pracy, która jest aksamitna, bardzo gładka, po prostu przyjemność korzystania z tej klawiatury jest niesamowita w obszarze, który został wyposażony w przełączniki Omnipoint. I to jest ta jej główna zaleta. W ogóle wydaje mi się, że w tym momencie będę czekał, kiedy SteelSeries wypuści kolejnego Apexa, ale niskoprofilowego, również wyposażonego w przełączniki Omnipoint. Dla mnie wtedy będzie to klawiatura idealna, bo naprawdę te przełączniki są czymś świetnym. Czymś świetnym i to jest główny atut przemawiający za Apexem Pro, jeżeli zależy Wam na fajnej pracy, a poza tym również możliwości dopasowania całego urządzenia pod własne preferencje. W innym wypadku możecie pozostać spokojni przy siódemce i także się nie zawiedziecie. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać, jak zapatrujecie się na tą klawiaturę oraz na nową technologię wprowadzoną przez SteelSeries w obrębie przełączników Omnipoint. Czekam na Wasze komentarze, nie zapomnijcie polubić filmu, no i subskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi naszymi treściami. Do usłyszenia, cześć!